Proszę, więc ja bym chciał to, co chcę Państwu powiedzieć, podzielić na dwie części. Pierwszą krótszą i drugą dłuższą. Pierwsza dotyczy problemu powstania warszawskiego. Dlaczego? No, ja, zarówno Jan Paweł II, jak i marszałek Piłsudski byli zdania, że przyszłość należy budować na dobrej znajomości przeszłości i przyszłość zawsze jest jakąś konsekwencją przeszłości. W związku z tym nie można o niej zapominać, ale przede wszystkim trzeba się starać przedstawiać ją w sposób prawdziwy. No, tragedia polega na tym, że od dawna, prawda, powstanie warszawskie jest zohydzane w straszny sposób. No, robi to komuna, co zresztą jest zupełnie zrozumiałe. No, ale niestety ostatnio no, Zychowicz, który jest daleko od komuny, był łaskaw napisać książkę pod tytułem Obłęd 1944. 1944 to jest symbol powstania. W związku z tym powstanie, prawda, było obłędem. W związku z tym, no ja pobrałem aktywny udział. No to, proszę Państwa, macie tu do czynienia z człowiekiem ogarniętym obłędem, a tak szczerze powiedziawszy, niezupełnie normalnym. I dlatego ja w tej chwili rozpoczynam, usiłuję w ten sposób, w jakiś sposób walczyć z tą tendencją. No, przygotowuję, będę szersze opracowanie na ten temat. I Państwu krótko chciałem powiedzieć prawdę o powstaniu warszawskim. Bo trzeba pamiętać o jednej rzeczy, że powstanie warszawskie w historii ludzkości było największym społecznym zrywem o wolność. Nigdy się nie zdarzyło tego, żeby społeczny zryw o wolność, a zaraz udowodnię, dlaczego tak mówię społeczny, trwał przez 63 dni w sytuacji, w której my bez czołgów, my bez artylerii, my bez samolotów walczyliśmy przez 63 dni z najlepszą armią świata, która w tym czasie była armią niemiecką. Więc tu chyba jest jakiś powód do dumy, że myśmy potrafili, prawda, taką walkę prowadzić. Otóż chodzi po prostu o to, jak trzeba uświadomić sobie jedną rzecz. No, wszyscy Państwo jesteście młodzi, nie znacie Państwo z własnego doświadczenia okresu okupacji. Okupacja niemiecka była, w Warszawie była niesłychanie okrutna. No, muszę powiedzieć, że no, dla nas, no, ja miałem 17-22 lata w tym czasie, to była zupełnie zniszczona całkowicie młodość. Początkowo od 6 do 6 nie można było wychodzić z domu, potem od 7 do 6, no potem od 9 do 6, ale wyjście groziło nawet natychmiastowym zastrzeleniem, prawda? Więc praktycznie rzecz biorąc, człowiek był unieruchomiony. Oczywiście nie było radia, nie było, prawda, no, telewizji to w ogóle przedtem nie było, ale oczywiście nie było kina, nie było teatru, bo były, prawda, kina i teatry, ale to tylko świnie siedzą w kinie, prawda, były niemieckie filmy, no to się oczywiście nie chodziło, więc praktycznie rzecz biorąc nie było nic. No nawet takiej satysfakcji, prawda, jak chodzenie na plaży i kąpanie się wówczas w czystej Wiśle. Ja mieszkałem na Żoliborzu, więc jednak latem w całych takich grupach szliśmy na plażę, no ale potem to się skończyło, bo na plaży było dużo młodzieży, no i kiedyś raptem patrzymy, a tutaj olbrzymi patrol, bo to były 16-osobowe patrole, prawda, niemieckie, wkracza na plażę. No więc oczywiście uciekamy. Gdzie? Do wody. Płyniemy na drugą stronę. No dwóch moich kolegów utonęło, prawda. Potem moja mama zawsze mówiła, broń Boże, nie iść na plażę, bo oni teraz będą, czy prędzej, czy później was tam złapią, prawda. No i co rusz to tego złapali, to tego złapali. Każde wyjście na ulicę, to nie wiadomo, czy się wróci. Człowiek jedzie tramwajem, ludzie mówią, łapanka, łapanka. Co robimy? Wyskakujemy w biegu. No i bardzo często, prawda, zaczynają krzyczeć z daleka, halt, 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 i zaczynają strzelać. No więc muszę powiedzieć, że w ogóle Niemiec dla mnie to jest człowiek, który tylko krzyczy Schneller, halt, 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 cały czas tylko wrzeszczy. No do tego stopnia, że oczywiście na ulicy te żandarmeria, policjanci, ale tak się złożyło, że no ja pierwszy rok wojny pracowałem jako szklarz, miałem zresztą swój zakład szklarski. Szkliłem i raz się zdarzyło, że kazano mi oszklić, zaproponowano oszklenie mieszkań dwóch urzędników niemieckich. Ja muszę powiedzieć, że nie bardzo chciałem, ale powiedziałem, no wiesz, no jednak, no trzeba tam, prawda, tam na ulicy Bagatela. Ale on powiedział, że on o 8 rano wychodzi do pracy, ja muszę być koniecznie o 8.
przed ósmą, 5 minut przed ósmą muszę być. Takie było. I spóźniłem się, była godzina za 3:08, zadzwoniłem i on do mnie od razu z wrzaskiem. Jak ja mogłem się spóźnić. No więc oczywiście przy tym wszystkim, no co rusz, to tego aresztowali, to tego złapali, no albo o godzinie 5:00 otaczają, przy czym to nie żadni nazi, ważne to, Wehrmacht otacza, Wehrmacht i lotnicy z karabinami maszynowymi do każdego mieszkania wchodzą, kontrolują. Mianowicie, jeśli nie ma się legitymacji, że się gdzieś pracuje w firmie, która jest akceptowana, to w porządku. Jak nie, no to zabieramy. No w ten sposób mojego brata ciotecznego na Żoliborze, Jerzego Nisztora, Leona Nisztora, zatrzymano. To był 17 września 1940 rok. W grudniu już nie żył. Tak samo mojego dyrektora gimnazjum, profesora Kazimierza Lisowskiego. No potem inną dzielnicę, potem inną dzielnicę. No i potem wreszcie rok 1943, proszę Państwa, w długich białych koszulach z zalepionymi ustami prowadzą, stawiają pod murem, rozstrzeliwują, proszę Państwa. No i mało tego, taki początek, to było pierwszy taki szalony wstrząs, to jest dokładnie 19 grudnia 1939, jak Państwo sobie wyobrażacie. Widzicie, jak ja dobrze pamiętam dokładnie nawet datę. Jadę z Żoliborza tramwajem, zatrzymuje się tramwaj nad Dworcem Gdańskim i widzimy taką scenę. Z jednej strony tak pod górę idzie oficer niemiecki, a z drugiej strony idzie taki warszawski pijaczek. Takich w tej chwili jest coraz mniej. Gdzieś tam na Pradze można zobaczyć, ale w tym czasie to cóż to się widziało takiego faceta, prawda? To idzie taki sobie pijany, wesoły i on idzie, tak się kiwa i tak idąc do tego Niemca zaczyna się uśmiechać do niego, mówi: Hej Hitler, tak. Ten wyciąga pistolet, ciast go zastrzelił, poszedł. Ja w ten czas stałem koło motorniczego, bo jeszcze w ten czas tramwajem prowadzone przez motorniczych i on stoi. Ja mówię: no ruszamy. O mój, proszę pana, nie mogę rąk podnieść. Tak wyglądała ta rzeczywistość i w związku z tym nasze nastawienie to była jedna wielka nienawiść. Wreszcie kiedyś dojdzie do tego, że my ich, prawda, będziemy strzelać. Jest, proszę Państwa, 21 lipca 1944 rok. Co widzimy? Niemcy piechotą albo na wózkach zaprzężonych w konie jadą, uciekają. No, od razu 22 zbiórka mojego zespołu, ja byłem w oddziale specjalnym, jak dzisiaj pamiętam, na ulicy Chmielnej, Chmielna 18, mieszkanie 14, pamiętam to wszystko bardzo dobrze. Przychodzimy, no tam otwiera nasz dowódca, prawda, mówi, otwiera drzwi, patrzymy, cała podłoga zarzucona banknotami 5-złotowymi, zbierajcie pieniądze. Kupować broń od Niemców, bo Niemcy cofający się sprzedają broń. No, mnie się nie udało, ale memu przyjacielowi, kowbojowi, udało się, pod pseudonim kowboj, Ligenza, udało mu się kupić pistolet maszynowy, prawda. No więc w zupełnym popłochu. Radość straszna, stoimy, prawda, myślimy tylko dobrze, ale teraz już wobec tego, już rozpoczynać. 22, 23, nie ma nic. 24, proszę Państwa, o mały włos powstanie nie wybuchło na rozkaz, wiecie Państwa kogo? Witolda Dziżuna, mojego. Otóż jaka była sytuacja? Ja mieszkałem w ten czas w opuszczonym mieszkaniu, miałem skład broni w naszego oddziału. Ja byłem w oddziale specjalnym dywersyjnym, myśmy byli dobrze uzbrojeni. Na 17 ludzi mieliśmy 5 pistoletów maszynowych, wszyscy mieli krótką broń, mieliśmy dolika ciężkiego granatu, więc to wszystko było w tym moim mieszkaniu. No i przychodzi do mnie 4 kolegów. Dlaczego przychodzą? Mówi: słuchaj, do cholery ciężkiej, nasze dowództwo nas zdradziło. Niemcy uciekają, a my co? Jeden z kolegów mówi: słuchaj, jesteśmy na trzecim piętrze, mamy tu broń, popatrz, cały szereg takich Niemców, prawda, idzie. Na pewno podobne składy broni na Żoliborzu są tu, tam, siam. Po całej Warszawie są rozrzucone. Jak my zaczniemy strzelać, to rozpocznie się powstanie. No i ogarniemy miasto, bo przecież ci Niemcy to są uciekinierzy. No i teraz drugi kolega mówi: ma rację. Trzeci kolega mówi: nie, jesteśmy żołnierzami, musimy czekać na rozkaz. Czwarty mówi: tak, też.
jest dwóch na dwóch, a nas jest pięciu. No, mówisz wobec tego, Witek, ty decyduj. Jak ty powiesz strzelać, to strzelamy. Jak powiesz nie, to nie strzelamy. No, ja powiedziałem nie. Jesteśmy żołnierzami. I czekamy, czekamy. I co się teraz dzieje? Woła mnie Olgier Budrewicz, którego matka była Niemką, zresztą bardzo przyzwoita kobieta, prawda, która masę ludzi później uratowała. Przychodzi do mnie, mówi, słuchaj, biegnij do mnie, bo u mnie jest radio, Moskwa nadaje. Sam słyszę, warszawiacy, Armia Czerwona jest już obok Warszawy, czeka tylko na wasz ruch. Każdy z was, bierz za wszystko, co masz w ręku, bij Niemca, my zaraz wam pomożemy. Za chwilę zmienia Radio Kościuszko, Radio Polskie. To Radio Moskwa też po polsku nadawało, Radio Kościuszka. Liczymy tylko na was, warszawiacy, natychmiast do broni. Wychodzę, leci dwa samoloty radzieckie, nieostrzeliwane, przelatują, masę rzucają. Papieru jakiś ulotek. Lapieru ulotki. Powstał już nowy polski rząd. Komitet Wyzwolenia Narodowego w Lublinie. Wzywamy was natychmiast do wzięcia broni do ręki. Każdy sprzęt, który możecie bić Niemców. Armia Czerwona i nasza polska Armia Ludowa czeka tylko na to, żebyście wy uderzyli natychmiast. A więc jesteśmy, prawda, niesłychanie pobudzenie do tego, żeby natychmiast już wystąpić, bo widzimy, że ci Niemcy się cofają. I jednocześnie już mamy informację, że Churchill porozumiał się ze Stalinem. Co do porozumienia rządu polskiego z komunistami polskimi, z Polskim Komitetem Wyzwolenia Narodowego, który jeszcze w tym czasie, jak te rozmowy były, nie powstał, ale był w trakcie tworzenia się, Churchill proponuje Stalinowi, żeby przedstawiciel, żeby premier rządu polskiego, Mikołajczyk, przyjechał i, jak to się mówi, dogadał się z tymi komunistami. 50-50 rząd mieszany, prawda? Oczywiście Anglia to nam pomoże, no Anglia w tej sprawie występuje, prawda? Osobiście rozmawia Churchill, prawda, ze Stalinem telefonicznie. No i co robi Mikołajczyk? 30 lipca Mikołajczyk przyjeżdża do Moskwy i my o tym wiemy, że rozmawia, prawda? Tu nas wzywają, a tam będą rozmowy i w związku z tym będzie pomoc polskiej armii, prawda? No i oczywiście Armii Czerwonej, prawda? No jak wygląda teraz rzeczywistość? Dopiero 3 sierpnia przyjmuje Mikołajczyka, przyjmuje Stalin i mówi, a ja nie pryczą, to jest wasza sprawa, to jest sprawa tych przedstawicieli, prawda, komunistycznych i wasza, wy się musicie dogadać. Tam jest moja ukochana Wasilewska, to jest tajemnica, prawda, powszechna, że to jest ostatnio w tym czasie akurat ukochana Wasilewska i jest, prawda, jest Bierut i tam paru innych tych późniejszych przywódców. Idźcie, rozmawiajcie z nimi. Oni tam się spotykają 5 sierpnia Wasilewska mówi, że w ogóle żadnego powstania w Warszawie nie ma. No spotykają się 6, no mówi, że już jest powstanie i oni mają w tej chwili już ustaloną postawę. Żadnych kontaktów z polskim rządem. My już jesteśmy na terenie Polski, my jesteśmy, prawda, już w Lublinie jest Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego, z którego powstanie demokratyczny rząd, oczywiście z różnymi partiami, ale bez przedstawicieli rządu lubelskiego. No i wraca, prawda. A więc to jest taka sytuacja. I teraz, proszę Państwa, przychodzi 27. No, były takie wszędzie na ulicach, jak myśmy nazywali, szczekaczki, megafony. Po polsku gubernator Fischer, wszyscy mężczyźni od 16 do 65 roku życia zgłaszają się jutro rano. Po rano gdzie? Na placu Inwalidów, na placu takim, dla budowy fortyfikacji, bo Warszawa będzie festung Warszawa, fortece Warszawa. Warszawa się będzie bronić. No już wiemy o tym, że taką festung to było
fortecy był Mińsk litewski, w którym zginęło połowa ludności została ewakuowana, a miasto zostało zniszczone w 92%. I na zakończenie tego apelu oczywiście krótkie stwierdzenie. Niewykonanie rozkazu będzie karane. A o tym mało kto wie w tej chwili, ja stale się spotykam ze niezrozumieniem. No niewykonanie rozkazu to była jedna kara. Kula w led. No za jak się prowadziło Żydów, jeśli się dało kawałek chleba Żydowi, no to dostało się kulą w led. Prawda? Więc wiadomo, że za niewykonanie to będziemy po prostu rozstrzelani. No jak można rozstrzelać wszystkich? No bardzo prosto. Otacza się dzielnicę, wyciąga się, prawda, i strzela się. Bardzo, bardzo prosty sposób. No zresztą było to, mieliśmy ten przykład, prawda, na Woli, prawda, gdzie grupowano ludzi w zespoły czwórkami. Te czwórki wchodziły, prawda, do odpowiednich pomieszczeń i tam, prawda, stali ci, którzy w tył strzelali w głowę i w ten sposób te 50 tysięcy wystrzelali. Więc oczywiście nas to grozi i proszę Państwa, nie ma dokładnych danych. Niektórzy twierdzą, że 30 osób było, niektórzy, że tylko 15. Nikt się nie zgłosił. I wobec tego, co robi Armia Krajowa? Sytuacja jest niesłychanie groźna i w związku z tym dostajemy rozkaz. Ja dostaję rozkaz następnego dnia, 28, o 8 rano. Nawiasem mówiąc, rozkaz mi przynosi, bo to też jest ważne stwierdzenie, Ania Natalson, nazywała się wówczas Dąbrowska, prawda? Myśmy w naszym batalionie mieliśmy w ten czas 8 Żydów, w czasie powstania było 32. W czasie powstania w ogóle brało udział około 2000 Żydów. A więc oczywiście te wszystkie bzdurstwa, które Państwo czytali w Gazecie Wyborczej, jak to myśmy rzekomo w czasie powstania mordowali Żydów, no to jest takie samo kłamstwo, jak olbrzymia większość tego, co Państwo w tym piśmie czytacie, prawda? Rozkaz o godzinie 8 wieczorem, punkt zbioru, broń ma być przewieziona przeze mnie i przez dwóch moich kolegów. No o godzinie 7 ładujemy broń, ładujemy pistolety maszynowe do walizek, no sami obładowujemy się, gdzie można pistoletami, prawda, pod marynarkami. No śmieszna historia, bo mieliśmy dwa hełmy. Co z tymi hełmami zrobić? No więc zapakowaliśmy w papier po prostu te hełmy. No i jesteśmy na Żoliborzu, na placu Wilsona Dorożka, wsiadamy, jedziemy, ale ulicą Mickiewicza idzie oddział niemiecki. Tacy oni ledwo idą, ale idą szeregowo jednak. I w pewnym momencie wskakuje nam na tą dorożkę, wskakuje lejtnant, prawda, podoficer. Więc my tak od razu, co robić, prawda? A on mówi, bite, proszę was, pogońcie szybciej, bo ja chcę być tam na przodzie kolumny. No więc ten zacina konia, no i tam jeden z moich kolegów palił, bo macie papierosy, więc go czystujemy. Naprawdę, macie jeszcze papierosy, bo my nie mamy już dawno, nie dostajemy, prawda? Już taki też brudny, nieogolony, ten mundur wygląda strasznie. No ale szczęśliwy nas w ten sposób doprowadził. Jest godzina 8, punktualnie my jesteśmy, jest nasz oddział specjalny 17 osób, prawda? Suma summarum jest część batalionu, jest 60 parę osób w jakim lokalu. To jest na pierwszym piętrze fabryka mundurów niemieckich. Niemców już nie ma, całe kierownictwo uciekło, więc lokal jest do naszej dyspozycji. Czekamy na rozkaz. Mój oddział ma najważniejszy punkt. Zdobycie komendy miasta. Czekamy. Plan jest dokładnie opracowany, jak mamy to robić. Czekamy. 10, 12, 1, 2, 3. O godzinie 8 przychodzi Lusia. Rozkaz. Broń schować, zostawić i wracać do domu. No więc ja sobie myślę tak, to ja jednak na wszelki wypadek wezmę pistolet do kieszeni, prawda? No, ale dowódca nasz, prawda, kapitan Harnaś, mówi wówczas porucznik, mówi, nie wolno ani jednego pistoletu zabierać. Wszystko chowamy, tutaj jest duży taki pokój z typu pancernego, z takimi drzwiami, to będzie wszystko zamknięte. Dostaniecie nowy rozkaz, prawda, w ten czas, kiedy wstrzymamy. Mówi, dobrze, ale na miłość boską, przecież no teraz myśmy nie wykonali tego rozkazu, prawda, gubernatora, no to taka jest decyzja.
No i oczywiście to się dalej dzieje. Teraz już wiemy, co się dzieje. Dlaczego wstrzymano? Dlatego, że wiadomo było, że Armia Czerwona nie jest jeszcze tak, znaczy już była w Wołomin tam, prawda, podchodziła z jednej strony, a z drugiej strony wiadomo było, że jeszcze nie ma, jeszcze Gestapo nie wróciło, bo teraz zaczyna się nowa sytuacja, bo już 27 Fischer wrócił, już coraz mniej oddziału się wycofuje, już się pokazują oddziały zorganizowane niemieckie i powoli wraca administracja. No i nasz podziemny wywiad stwierdza, że jeszcze nie ma Gestapo, nie ma żandarmerii, jeszcze jest za wcześnie, żeby, prawda, ruszyć, bo już armia niemiecka się już, prawda, okrzepła, a tymczasem Armia Czerwona jeszcze nie przyszła. No i czeka się dzień, czeka się dwa dni, no i wreszcie sytuacja już jest taka, że jeśli my w tej chwili nie przystąpimy, no to już Niemcy mają taką siłę, że nas wykończą, to znaczy nas wszystkich, ludność wysiedlą i Warszawa będzie fortecą. Oczywiście w ten czas Armia Czerwona by na Warszawę uderzyła. I w związku z tym powstanie było koniecznością. I to wspaniale określił, opisał to już bardzo dawno profesor Aleksander Geisztorf, że to była tragedia grecka. Każde wyjście kończyło się tym samym, to znaczy wybiciem dużej części ludności, zniszczeniem miasta. I w związku z tym mówienie, prawda, że to była zbrodnicza decyzja, prawda, to co powiedział zresztą Anders, prawda, że to jest zbrodnia, no potem osobiście przepraszam, jak się dokładnie dowiedział od Bora Komorskiego, potem przepraszam, ale to bardzo często się powoluje, prawda, na tą jego opinię, to wszystko jest nieprawda. Powstanie było niestety koniecznością. Tak się ułożyła sytuacja. I Państwo musicie mieć świadomość, że tak było naprawdę. W związku z tym te wszystkie, prawda, oskarżenia, te wszystkie, prawda, książki takie między innymi jak właśnie Zychowicza, gdzie, prawda, no, dowództwo Armii Krajowej to byli zbrodniarze, to byli głupcy, to byli durnie, prawda, i tak dalej, odpowiedzialni powinni byli być skazani, powinni być ukarani. Oczywiście to jest zupełny brak znajomości. I tyle chciałem Państwu powiedzieć, jeśli chodzi o powstanie. Proszę bardzo o głośne zapytanie. Dwa pytania. Pierwsze, czy według Pana Profesora, bo tak jak wspominał Pan wcześniej, kiedy była ta sytuacja, kiedy do Pana należała decyzja, czy strzelać, czy nie, i było postawione takie twierdzenie, że jesteśmy żołnierzami, nie było rozkazu, więc nie strzelamy. Czy według Pana, gdyby później nie padł rozkaz, to czy powstanie mimo wszystko by wybuchło? To jest pierwsze pytanie. Natomiast drugie, czy uważa Pan, że gdyby powstanie wybuchło te kilka dni wcześniej, czy miałoby na przykład większe lub mniejsze szanse powodzenia? Tak, więc proszę Pani, to, żeby powstanie, niezależnie od wszystkiego, żeby powstanie wybuchło, no to trudno mi powiedzieć, dlatego że prawdopodobnie gdyby się troszkę jeszcze poczekało jeden, dwa dni, no to Państwo by mnie już tu nie widzieli. Moim zdaniem, to zresztą ocena była naszych kolegów w Kanadzie bardzo taka precyzyjna. Myśmy mieli maksimum dwa dni, to znaczy Niemcy by nas wykończyli trzeciego. Gdyby powstanie, prawda, gdyby powstanie nie wybuchło. Teraz, czy by powstanie mogło wybuchnąć jednak samorzutnie? Oczywiście tu była taka groźba, bo między innymi mogło wybuchnąć również wywołane przez Armię Ludową. Armia Ludowa w Warszawie to było jednak około 80 tysięcy. To jednak było dość dużo. Była słabo uzbrojona, ale to było bardzo poważne podejrzenie, że te wezwania do wybuchu powstania mogły pójść również drogą normalnego rozkazu do Armii Ludowej, żeby ona to wywołała. Między innymi właśnie no, po to, żebyśmy wówczas też chcieli się bronić, chcieli walczyć, ale oczywiście w sposób niezorganizowany. Więc tutaj moim zdaniem ryzyko było i w związku z tym jeszcze raz powtarzam, ten rozkaz wydania powstania był koniecznością. Czyli rozumiem, że gdyby ten rozkaz, ale na przykład... A teraz właśnie to pytanie, czy wcześniej. Tak,
Romanii. Więc myśmy mieli szansę opanowania Warszawy już 23, 24. Warszawa byłaby nasza. Ale Armia Czerwona by nie doszła, bo Stalin by dał rozkaz stać. I w ten czas Niemcy by znowu na nas ruszyli, byśmy się nie ubronili. Także byłoby to samo. Ale istotnie, 23, 24 to był taki popłoch, że mogliśmy zająć. Mogliśmy absolutnie zająć całą Warszawę, bo tak administracja uciekła, to ja sam widziałem, pamiętam o kapitalną historię, prawda? Otwarty samochód niemiecki, prawda, i siedzi Niemiec w jakimś tam mundurze, nie wojskowym, tylko jakimś tam NSDAP czy coś takiego, obok szofer, a z tyłu siedzi kobieta z dwojgiem dzieci i dwie duże poduszki. Prawda? Uciekają, więc potem pociągi były zawalone cywilnymi Niemcami. Więc istotnie był taki okres. Pierwsze te dnie to był taki popłoch, to było tak 1918. Ale trzeba pamiętać, że 27, jeszcze zapomniałem o tym powiedzieć, przez Warszawę przemarszowała Hermann Göring dywizja. Tylko oni przeszli przez most. Ale to była najlepsza dywizja. Pancerna dywizja Hermann Göring, prawda? Więc w tych pierwszych dniach to, tak jak mówię, mogliśmy opanować, ale absolutnie Armia Czerwona by... To był absolutny spisek ze strony Armii Czerwonej. Ale Państwo przy tej okazji jeszcze muszę powiedzieć coś, co to jest bardzo ważne dla Państwa wiadomości, o czym Państwo nie wiecie. Mianowicie porozumienie, o czym prawie że nikt nie wie, jest to bardzo, bardzo cienko pisane w prasie amerykańskiej. Ja to wiem konkretnie od rektora Uniwersytetu Katolickiego Forda w New Jorku, Father Finley, który to znowu zna tę historię od prymasa Stanów Zjednoczonych, który dowiedział się o tym, prawda, osobiście od Roosevelta, jak Roosevelt podpisał umowę Lend-Lease, pomoc dla Związku Radzieckiego. I w ten czas ten arcybiskup, kardynał spotkał się z Rooseveltem i mówi: dobrze, no ale prezydencie, my pomagamy naszemu wrogowi ideologicznemu, który chce zniszczyć chrześcijaństwo, prawda? I w ten czas Roosevelt mu powiedział, pod warunkiem, że on to może ujawnić 25 lat po śmierci Roosevelta, jaki jest jego plan. Roosevelt powiedział tak, to jest prawda, to dokumentacja jest we wspomnieniach kardynała zresztą. My w 1775 roku rozpoczęliśmy wielką rewolucję, walkę z niewolnictwem, walkę, prawda, z kolonializmem. I myśmy tej walki nie dokończyli, dlatego że zdobyliśmy tylko Stany Zjednoczone. A w tej chwili wstydem współczesności jest to, że świat się dzieli na kraje wolne i na kraje skolonizowane, które są po prostu eksploatowane, prawda? I w związku z tym my musimy dokończyć tego dzieła. A możliwość dokończenia tego dzieła jest tylko we współpracy ze Związkiem Radzieckim, bo Związek Radziecki w 24 punkcie Konstytucji stwierdza, że celem Związku Radzieckiego jest opanowanie przez socjalizm całego świata. A punkt 26 mówi: po zdobyciu całego świata zlikwidujemy wszystkie państwa. I Związek Radziecki chce zlikwidować oczywiście kolonializm. I w związku z tym mój plan jest taki. Ja doprowadzę do tego, że zwycięskim krajem, najbardziej zwycięskim krajem w tej wojnie będzie Związek Radziecki najsilniejszy i w ten czas zawrzę z nim porozumienie w sprawie przede wszystkim likwidacji brytyjskiego imperium, które słońce nie zachodzi, prawda, na całym świecie, a potem kolejno francuskie, belgijskie, holenderskie, hiszpańskie, portugalskie, to wszystko zlikwidujemy. I w związku z tym ja daję pomoc Związkowi Radzieckiemu, żeby Związek Radziecki był najsilniejszy. I teraz dalsze udowodnienie postępowania. Jest, proszę Państwa, zwycięstwo w Afryce. Ruml jest pokonany, ucieka. Nie ma Niemców. Jest problem uderzenia z południa na Europę. Churchill przedstawia plan. Uderzamy Grecja, Jugosławia, Węgry, Polska. Prawda?
W Grecji na niektórych punktach są wojska włoskie, w niektórych punktach są wojska niemieckie. Bardzo słabe. Są dwie podziemne armie, jedna komunistyczna, druga monarchistyczna, bardzo silne. 3/4 Jugosławii jest zajęte przez Jugosławię, z którą już jest współpraca, w którą już jest przedstawiciel brytyjski. Węgry, mały kraj, jednocześnie wiadomo, że bardzo wrogo nastawiony do Niemców, co zresztą Węgrzy to pokazali w czasie powstania, tam gdzie mogli, to Węgrzy pomagali, prawda? I wreszcie jest Polska z 400-tysięczną podziemną armią. W związku z tym w perspektywie 3 do 4 miesięcy będziemy w Warszawie. I na to powiedział Roosevelt, a Roosevelt decydował ostatecznie, nie Churchill. Nie. Uderzamy na Italię, gdzie jest cała armia, prawie że cała armia włoska i olbrzymia część armii niemieckiej, a poza tym bardzo ciężki teren. To przejście tam właśnie pod Monte Cassino było niesłychanie trudne. Prawda? Dlaczego? Dlatego, że gdyby on się zgodził na koncepcję Churchilla, to tak jak mówię, w 3-4 miesiące byliby w Warszawie. I gdyby byli Amerykanie w Warszawie, to my byśmy w dalszym ciągu byli w Wilnie, bylibyśmy w Lwowie. Ale w ten czas Związek Radziecki nie byłby taki silny. To jest jeden bardzo mocny fakt. I jeszcze jeden fakt, który chciałem Państwu przy okazji powiedzieć. Mianowicie upadek armii niemieckiej, pokonanie armii niemieckiej pod Warszawą było tak silne, że Czujkow, to jest zastępca Rokossowskiego, zastępca armii tej, która właśnie tutaj zwyciężyła, w swoich pamiętnikach, w drugim tomie pamiętników, pierwszy był wydany w Polsce w 1982 roku, tego nie było, a drugi było nieprzetłumaczone na język polski, w 1996 roku napisał, my, armia niemiecka tutaj była tak pokonana, że my byśmy doszli nie do Berlina, doszlibyśmy do Rena. I to jest to moja teza, którą już dawno stawiam. Myśmy uratowali Europę przed Tatarami 1214, uratowaliśmy przed muzułmanami 1683, uratowaliśmy przed bolszewizmem w 1920 i uratowaliśmy w 1944. Zapewniam Państwa, że gdyby Związek Radziecki doszedł do Renu, to absolutnie całe Niemcy byłyby skomunizowane. A gdyby całe Niemcy były potężne, potężne Niemcy, które w tej chwili, jak Państwo wiecie, rządzą nami, prawda? To najpotężniejszy kraj Europy, prawda? Drugi kraj, jeśli chodzi o eksport na świecie, czwarty kraj na świecie, jeśli chodzi o potęgę przemysłową, prawda? No to w tej chwili byliśmy w dalszym ciągu w Polsce Rzeczpospolitej Ludowej, prawda? Tak wyglądają te dane historyczne, które nie są znane i to jest przerażające. Mamy tylu historyków, prawda? No i tacy historycy jak Zychowicz, prawda? No pisze takie głupstwa, no nie mówiąc o tym, że pisze takie druga jego książka, prawda? Że trzeba było porozumieć się z Niemcami, prawda? No na miłość boską, przecież facet nie czytał Mein Kampfu. Ja mając 15 lat przeczytałem Mein Kampf i opracowałem dla klubu dyskusyjnego w naszej szkole, w Gimnazjum Poniatowskiego, referat pod tytułem Europa po Mein Kampf. Całe powodzenie Hitlera to była koncepcja Lebensraum, odbudowa tego, cośmy stracili w pokoju wersalskim, a więc Pomorze, Śląsk, prawda? I Lebensraum to jest Polska i Rosja. I Ostplan hitlerowski, to było tak, wymordowanie Polaków, 100 tysięcy Polaków zostawienie tylko do najcięższej pracy, część wymordowania, część wysłania pod Ural, to samo dużo to mniejszy problem dla Czechów i olbrzymie Niemcy, prawda, z granicą od jeziora Ladogi do Morza Czarnego, prawda, taka była rzeczywistość. I to jest cały szereg faktów, ja jestem tak stale zaskoczony, jak uświadamiam sobie, że ludzie nie wiedzą i mało się w ogóle o tym pisze, prawda, nie ma. I mało tego i teraz wychodzi książka, prawda, że Ribbentrop z Beciem powinni się byli porozumieć, no przecież to zupełna nieznajomość i to pisze historyk na miłość boską.
I w dodatku jeden z redaktorów do rzeczy, no wiecie, to już przerażające. No dobrze, to już z tego przystępuję. Rozumiem, że na tym kończymy część historyczną. Teraz do sprawy patologii, transformacji. No to proszę bardzo. Ja mam jeszcze takie pytanie. Czy będę mówić głośno? Czy pan profesor wtedy, w czasie powstania, na samym początku, wiedząc, kim są Rosjanie, kim są Sowieci, mając taką wiedzę, wierzył, że mogą pomóc? Tak. Tak. Proszę Panie, myśmy byli absolutnie przekonani, bo uważaliśmy, że z punktu widzenia politycznego zwycięstwo zwycięstwo powstania i w związku z tym wejście Armii Radzieckiej, prawda, do Warszawy, z punktu widzenia politycznego dla Rosji to nie było zupełnie, nie było nic strasznie niekorzystnego, bo i tak oni mieli taką siłę, że czy prędzej, czy później by opanowali, prawda. Poza tym wiadomo było, że już był Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego, a poza tym wkroczyła Armia Berlinga, prawda. Więc w związku z tym byłaby praktycznie rzecz biorąc, byłaby duża łatwość wyłapania nas i tak samo wysłania, prawda, jak nas później wysłali. Więc tutaj, a z punktu widzenia militarnego, no to byłby, prawda, kolosalny sukces, dlatego że to by otworzyło drogę. Otworzyłoby drogę, prawda, dalszą drogę do Berlina. I myśmy raczej bardzo długo byli przekonani, że jednak pomimo wszystko wkroczą, pomimo wszystko, prawda, Związek Radziecki pomoże. I to jest zadziwiająca historia, dlatego że jest jeszcze jedna wypowiedź Stalina, to przed, po zakończeniu wojny, na takim przyjęciu on powiedział, jak ktoś mi powiedział, no tak, pobiliśmy Niemcy i zdobędziemy całe Niemcy, prawda, zbudujemy komunistyczne państwo na części Niemiec, na wschodnich Niemiec, prawda, to jest nasze wielkie osiągnięcie. I Stalin powiedział, to jest fakt historyczny stwierdzony, Stalin powiedział, nie, nasze największe zwycięstwo to jest zdobycie Polski. Trzeba zdawać sobie sprawę z jednej rzeczy, że Stalin przeżył strasznie tragedię, radziecką tragedię w 1920 roku. Bo praktycznie rzecz biorąc, to właśnie między innymi przyczyną klęski Związku Radzieckiego to był błąd strategiczny osobisty Stalina. On miał tego świadomość, prawda? I dlatego on miał, to był człowiek, prawda, był tego typu człowiek, prawda, który dla niego ta była satysfakcja zemsty, że on właśnie zdobył Polskę. Tą Polskę, która jego upokorzyła. I to w straszny sposób upokorzyła.